Domykając rozmowę o fejmie, czy uważasz, że organizowanie walki wieczoru dwóch gości, którzy ostatnie swoje pojedynki przegrali, jest okej? No taką walkę organizujecie teraz. W sensie... No, w walce wieczoru, no sam się zastanów, będzie walczyło teraz dwóch gości, którzy ostatnie swoje pojedynki przegrali. Tak, ale nie do końca. No jak nie do końca? No bo zobaczysz, co się wydarzy. Nie? U nas w walce wieczoru? No. Na main eventie Fame teraz? No. No... nie do końca. No... Zobaczaj, zaraz off camera. Więc jeśli na przykład dostałbym ofertę, żebyście we dwójkę wyskoczyli ze mną na następnej gali, to są dla mnie dwie szybkie roboty w pierwszej rundzie i nie zamierzam brać za to nawet żadnej dodatkowej opłaty, jakiś wybrany cel charytatywny, jakiegoś grosza niech Fame dorzuci, dla mnie będzie super, chodzi o dostarczenie show ludziom. Amadeusz Ferrari odpowiedział na twoje słowa z wywiadu o waszej potencjalnej walce, nazwał cię Oskarkiem i że takiego Oskarka jak ciebie i Błońskiego to mógłby na jednej gali pokonać dwóch w pierwszej rundzie, także masz szansę mu odpowiedzieć. Nie, wiesz co, ja powiem tak. Ja problem z walką z Amadeuszem mam taki, że ja go strasznie lubię. On jest taki kurwa, tak jak go ludzie, wiesz, jedni go kochają, drudzy go nienawidzą. Ja jestem z tych, którzy raczej są fanami tego absurdu jego postaci. I ja się już wielokrotnie podśmiechiwałem, że dawaj, chodź się pobijemy, no i pewnie prędzej czy później ten moment nastąpi, no i zobaczymy. Po tej sytuacji, kiedy tam te wszystkie afery, kurde, ciachane z tobą się wydarzyły, mam wrażenie, że na twojej głowie została odciśnięta taka rysa i że jeśli ktoś wejdzie na ciebie pewnie, to ty będziesz miał jednak ten lęk i to powróci do ciebie. I wiem, że ja na 20 jestem w stanie ci to przypomnieć po prostu w klatce. Jeśli wstąpi ze mną do oktagonu, to ja przysięgam wam, ponieważ mam, kurwa, wreszcie jestem zdrowy od pół roku. Do hejtera nie byłem zdrowy i nie byłem zdrowy do Łaszczyka, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ten gość został warzywem po walce. Nie życzę mu tego, ale takie są zasady tej gry, że tutaj nie ma, kurwa, litości i zobaczysz, uważaj na słowa, bo jeszcze się okaże, że będziesz, kurwa, warzywem po walce. Konferencje będą ciekawsze z Błońskim, bo ja Marcinowi nie mam co zarzucić i ja tego gościa lubię. Błońskiego lubię, ale w momencie, gdy dojdzie do konfliktu sportowego, to on, obstawiam, że wykroczy poza skalę i uważam, że dymy, które były między mną a Łaszczykiem, to jest, kurczę, tylko jedna setna tego, które będą z Błońskim, ponieważ ten gość ma niewyparzony ryj, a ja mu ten ryj zamknę, nie dość, że na konferencjach, to później mu go połamie w klatce, więc zajebiście, jeśli do takiej walki by doszło.